Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść. Ale wypełnić. Zaprawdę powiadam Wam. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Duchu Święty, dziękujemy Tobie za dzisiejsze słowo, za to, że mówisz do nas. Daj nam łaskę wypełnienia wszystkiego, co głosi Chrystus. Pomóż nam wypełniać to i uczyć innych wypełniać, aby być wielkimi w Królestwie Niebieskim. Przejdź przez Maryję, która wypełniła doskonale każde słowo swojego Syna. Maria malcholom, malchol, malachala, chenon, chemadholo, chamalcholo, chamachal, Adonai, Pan Jezus w nauczaniu na Górze Błogosławieństw wygłosił również tą naukę o tym, że prawo jest e, dane ludziom przez Boga za wstawienictwem Mojżesza, i że Chrystus przyszedł to prawo, które przecież On dał, wypełnić. Nie przyszedł znieść prawa albo nauczania proroków, ale je wypełnił. Podkreślił, że jest wypełnieniem wszystkich tekstów Pisma Świętego, spełnieniem wszystkich proroctw, a więc wypełnia, nie odrzuca, nie gardzi. Ale Chrystus zaleca, aby wypełniać prawo przede wszystkim w sposób duchowy, głębszy, nie tylko zewnętrzny, bo wtedy będzie to tylko martwy rytualizm. Chodzi o głębię, o serce, o ducha. I Chrystus w taki sposób przede wszystkim wypełniał to prawo, które On przecież dał ludziom. On sam je wypełniał. Był temu prawu wierny. Nie można było zarzucić Panu Jezusowi, że nie wypełnia prawa, nie słucha proroków. On był temu poddany. Ale oczywiście przyszedł też przynieść nowe prawo. Wypełnia stare, a przynosi nowe. Pan Jezus jedynie czego nie akceptował, to właśnie różnych zwyczajów, które były ludzkie, które były wymyślone, które były objawem niestety często zdeformowanej pobożności i pobożności tylko na zewnątrz, a więc pozornej. Bo co z tego, jeżeli człowiek na zewnątrz jest pobożny, a sercem daleko jest od Boga? A więc Pan, Jezus, pokazuje wartość prawa, ale jest przecież tym, który przynosi nowe prawo miłości, miłosierdzia. Nowe prawo, które łatwo jest wypełniać, bo Jezus Chrystus daje łaskę swoją w wypełnianiu tego prawa, czego nie mieli ludzie Starego Testamentu. E nie wypełniali często prawa, bo było to dla nich bardzo trudne. Byli osłabieni grzechami. Ale Chrystus mówi: Przebaczam Wam wszystko. Odpuszczam Wasze grzechy i daję Wam wolność wewnętrzną, i daję Wam siłę i łaskę, abyście moje prawo wypełniali i aby to prawo wypełniane było dla Was radością, mocą. To wypełnia moje prawo. Ten jest przeze mnie błogosławiony. Takie słowa może usłyszeć od Chrystusa każdy, kto żyje prawem miłości Jezusa. Jezus podkreśla, że wszystko przeminie: niebo, ziemia, cały ten świat, na który patrzymy, w którym jest dużo dobra i piękna, ale także dużo zła, różnych obrzedliwości związanych niestety z ludźmi, z naszymi grzechami. Ale mówi, to wszystko przeminie. Bo ten świat ma taki charakter przemijający. Nie jest tutaj na ziemi, ani we wszechświecie, nie jest stałe. Ale stałe jest prawo miłości Jezusa. <laughs> Dlatego Jezus Chrystus mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska. Co to znaczy? Trzeba też to przypominać. Że w alfabecie hebrajskim Jota to jest yy, yy, mała literka. Taki może być taki mały znaczek, taka mała plamka. Yy, I nawet taka mała literka nie będzie zniesiona, aż się wszystko wypełni, czyli aż do przyjścia Chrystusa, tego drugiego na dniu ostatecznym. Ani jedna kreska, czyli też yy, symbolizująca akcent, czy przerwę, nawet taki mały znak w pisowni hebrajskiej nie będzie zmieniony, nie będzie zniesiony. To Chrystus również mówi, dlatego że kopiści, którzy przepisywali teksty hebrajskie z Starego Testamentu, mieli obowiązek, jeżeli by się pomylili, jeżeli by na przykład dodali jedną literkę za dużo albo by e, jakąś liderkę po, e, pominęli, albo tak samo z różnymi takimi małymi znakami, pisowni, kreskami i tak dalej. Jeżeli by tutaj były różne zmiany, to mieli obowiązek e, ten tekst spalić, zniszczyć. Bo wszystko miało być przepisywane w sposób idealny, bezbłędny, perfekcyjny. Co do właśnie J, co do kreseczki tak byli do tego zobowiązani w sumieniu i jakby to uczynili jednak wbrew tym nakazom, tym poleceniom, to by byli wyrzuceni z pracy i mogliby otrzymać karę za to, że profanują Pismo Święte. A więc pan Jezus tutaj mówi, że nic w jego prawie, które przyniósł, a jest to związane również z prawem Starego Testamentu, bo przyszedł Chrystus, to wypełnić i dać nowe prawo swojego serca, nie będzie do Jego przyjścia zmienione. Nawet najmniejszy szczegół. Więc wszystko, co Chrystus nam dał, każde najmniejsze zdanie, każde słówko, wszystko ma być przyjmowane i wypełniane. I Chrystus tutaj też napomina, zwraca uwagę, jeżeli znalazłby się człowiek, który by zniósł jedno z tych przykazań, najmniejszych, i tak uczyłby ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Czyli wszystko w prawie jest ważne. To tak, jakby ktoś miał dom i na przykład. Było miejsce w tym domu na okno i by nie wstawił okna albo by usunął okno, że jest niepotrzebne. Wyglądałoby to bardzo źle. Tym bardziej, kiedy byłyby deszcze, kiedy byłaby zima. Przecież by e, cały dom był pod wpływem tego zawilgocony, zimny, bo nie byłoby okna wstawionego, które by ochraniało. E, i podobnie właśnie takie, taki przykład jest tutaj. Prawo Chrystusa jest w całością. Nie można niczego dodać, niczego odejmować, należy wszystko przyjąć i wszystkim żyć. Więc kto by coś zmienił w tym prawie Jezusa, w tej nauce Jezusa i uczyłby tak ludzi, to będzie to będzie w Królestwie Niebieskim. Jeżeli to, co zmienia jest takie. Wydawałoby się dla Niego małe, ale On niestety będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Taki człowiek będzie w Królestwie, ale nie będzie wielki w Królestwie Niebieskim. To jest taka, taki przykład, taka przenośnia e, zwracająca uwagę na to, że nie można niczego lekceważyć, co daje nam Pan, co przekazuje nam Pan a kto wypełnia wszystko co głosi Chrystus jeszcze więcej jeszcze ważniejsze również jest to żeby głosić innym to co sam wypełnia i żyje tym jeżeli tego uczy także innych jest nauczycielem ewangelicznym w imieniu Chrystusa przekazuje tą naukę bożą i zachęca swoją postawą życia, że można nią żyć, że to jest e, nauka e, dla życia człowieka, żeby człowiek nią żył, życiowa. Nie jak niektórzy mówią, że nauka Jezusa jest nieżyciowa, nie da się tym żyć. Właśnie o to chodzi, że da się tym żyć. I dzięki łasce Pana łatwe jest to, żeby to wypełniać. To ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Na tym polega prawdziwa wielkość. Jeżeli ktoś chce być wielki w Królestwie Niebieskim, nie tylko tam być, ale być wielki, to właśnie trzeba, żeby to czynić. W świecie jest tyle różnych poleceń, nakazów, zakazów, rozporządzeń, ustaw, które bardzo często ludzie nie wypełniają, łamią. Ile w pracy różnego rodzaju jest też jakichś instrukcji, przepisów. To naprawdę wielu ludzi to męczy. Nowe są jakieś przepisy i ciągle jakieś są aktualizacje. Człowiek się w tym już wszystkim gubi. W tych paragrafach. Eee, I rzeczywiście wypełniać to wszystko w tym świecie jest to bardzo ciężkie, bardzo trudne. W porównaniu z Ewangelią Chrystusa, która w porównaniu właśnie z tym prawami świata jest bardzo prosta, krótka, jasna, przejrzysta i łatwa do wypełnienia. A wypełniać będzie to prawo ten, kto miłuje. Bo e, Chrystus zaleca miłość w wypełnieniu jego prawa. Kto go, wypeł kto go miłuje, powiedział Chrystus, to będzie wypełniał Jego naukę. I odwrotnie, kto wypełnia Jego naukę, to znaczy, że go miłuje. To wszystko ma być związane z miłością do Boga. I znakiem też miłości do bliźnich. Bez miłości, wypełnienia prawa Jezusa. Stanie się wielkim ciężarem i będzie nieznośny. Człowiek będzie tylko jak niewolnik przymuszony do tego, żeby wypełnić to czy, czy tamto prawo, nakaz Pana, bo, no bo chce być zbawiony, nie chce być potępiony. Oczywiście taki człowiek może być zbawiony i będzie, jeżeli będzie, wypełniał chociaż z przymusem i e, z obowiązku, no ale będzie tam właściwie mały w Królestwie Niebieskim, najmniejszy. Więc od nas zależy, czy będziemy w Królestwie Niebieskim i jakimi tam będziemy. A Chrystus zachęca, żeby wszyscy w Królestwie Niebieskim byli wielkimi w Jego oczach, wypełniając tą naukę Pana cudowną, przepiękną, e, która za każdym razem, kiedy ją słuchamy, jest radością, rozkoszą i szczęściem dla duszy. A więc prosimy Ciebie, nasz nauczycielu, panie, mistrzu, abyś pomógł nam wypełniać wszystko, co nam dałeś. Uczyć także innych wypełniać. Tą naukę Twoją, która jest oparta o naukę i przekazanie, czy przekazania Starego Testamentu. Ty wypełniłeś swoim życiem e, prawo Starego Testamentu. Pełniłeś proroctwa proroków, ale przyniosłeś nowe piękne prawo, które jest dla nas najważniejsze, którym pragniemy żyć, bo chcemy być w Twoim Królestwie i chcemy być tam wielkimi w Twoich oczach, przed Twoim obliczem.